bikepackingowa Gran Canaria, dzień drugi. Wczoraj kamera wyładowała nam się akurat, mi się wyładowała akurat wtedy, kiedy wjeżdżaliśmy już do miasteczka z noclegiem, więc nie było jak pokazać miejsca, ale mieliśmy naprawdę przecudny nocleg, naprawdę w mega Gran Canaryjskim stylu. Zapraszam na obchód salonów. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj mamy piękny salon, spialnia. Patrzcie na te stropy. Generalnie było dobrze. Także dzisiaj pełni energii do boju. Dzisiaj trochę mniej podjazdów i mam nadzieję troszkę mniej nastromione, nachylone. Pięknie, słoneczko świeci od rana, nic tylko jechać. Dzisiaj w planie jakieś 60 km, 1500 w górę albo 1200, to w zależności co. Garmin pokazuje 1200 i trzymamy się Garmina, mam nadzieję. Najpierw krótki podjazd pod Ayacatę chyba, a potem kierujemy się w kierunku Mogan, a potem aż na zachód, nie pamiętam miejscowości, Aldea, jakoś tak. No i dzisiaj mamy zamiar dotrzeć do plaży. Zobaczymy, czy uda nam się troszkę pochillować na plaży. Zaczynamy, jedziemy. No proszę, i miasteczko od rana tętni życiem. Miał tu być dzisiaj jakiś targ, ale targu nie widać. W lewo. Ale muza! No. Ależ tam był klimat! A my musimy jechać! Ale no... Piękne to było! Dziękujemy San Bartolomé! Na pewno tu jeszcze kiedyś wrócimy. Ale chłodek jest, nie? Jest, jest! Jesteśmy wysoko, to jest chłodek. Ale zaraz się rozgrzejemy. Zapraszam na 500 metrów podjazdu. A dzisiaj udało mi się połączyć warię, czyli radar garminowski z licznikiem. No i sprawdzamy, jak to działa. Generalnie cały ten wyjazd to będzie właśnie też test Garmina Solara 1040. No i plus teraz, żeby dużo jeździmy po asfaltach, normalnie jeżdżę mało. No i dużo będzie styczności z samochodami, no to postanowiłam sprawdzić, jak działa ten radar. No i na razie muszę przyznać, że jest to bardzo, bardzo ciekawe. Czekajcie, muszę zmienić bieg. O. Także, a jeżeli chodzi o Solara, no to wczoraj cały dzień jazdy, chyba tam było 5 godzin jazdy plus 10 godzin cała aktywność trwała. Bo dużo żeśmy się zatrzymywali, no to zostało baterii 82%, a doładowało, już znowu zapomniałam, ile doładowało. Start. Ach, zaczyna się podjazd. A doładowało tam te 40 czy 50 minut, tak? Także nie jest źle. No ale szału na razie też nie ma, zobaczymy. Chociaż no tutaj, jak widzicie, niby słońce, ale przez to, że jesteśmy w górach, no to jedzie się dość często w cieniu. O właśnie, jedzie mi tu jakiś samochód i waria go pokazuje. Ciekawe. A my jedziemy tam tym podjazdem. A jest pięknie. Mamy i pierwszy podjazd zaliczony, jakieś 3
350 metrów Cruz Grande. Ale bardzo dobrze, że dzisiaj wzięłam radar. Jest idealny test. Niedzielka na Gran Canaria i na tej drodze ruch jak szaleństwo. No, jednak się spuściliśmy. Ayacata, jeden z tutejszych barów i Barakito. Kilometrów, idealna przerwa. Ten dzień zaczyna się idealnie. Najlepszych w życiu. No ale niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Mamy knajpkę na rozdrożu, a potem przed chwilą widzieliście podjazd. Aż mi się uszy pozatykały i nawet się nie słyszę. Dobra, wyłączam kamerę, bo tu jest stop. Idziemy jeść. Wygląda bardzo dobrze. Jezu, ale mam uszy zatkane. O, patrz, nawet można wjechać do samej knajpy na rowerze. Ależ nam się układa dzisiaj dobrze ten dzień. Wczoraj były złe, miłego początki, ale dzisiaj jest sztos. Wczoraj też był sztos, ale byliśmy zmęczeni. Znaczy dalej jesteśmy zmęczeni, ale jest fajnie. I dalej mam zatkane uszy. Trafiliśmy na zlot Subaru. Gran Canaria 2023. Dobre. Brzuchy pełne. Pierwsze 2 kilometry podjazdu zrobione na pierwszą przełęcz. Teraz w zasadzie wjeżdżamy w miejsce wyspy, w którym nigdy nie byłam w tej części. No i pięknie. Mamy chwilę zjazdu, a potem pewnie to widać. Tam, dziwnie to słabo widać,
ale tam będziemy jechać. 9 km podjazdu, ale jakby przy takich warunkach nie ma co narzekać. Energia jest do boju. Muszę powiedzieć, że wzięcie tego radaru dzisiaj to naprawdę było bardzo dobre posunięcie. Tak jak już wcześniej mówiłam, niedziela, ruch na drogach większy. No i naprawdę to całkiem fajnie działa. Testy są solidne, konkretne. Co ciekawe, nawet na tych tutaj zakrętasach całkiem fajnie to działa. Bardzo nawet z długiej odległości łapię to auto. Nie spodziewałam się, że to aż tak będzie. No. Jak na razie jestem bardzo zadowolona. Zobaczymy, co dalej. Och. Dalej to podjazd na samą przełęcz. Ale 7%, 8. Nieźle. Ale to wygląda ciekawe. Minerały. Jeszcze jedna ciekawostka, w sumie garminowska. Wczoraj, po wczorajszym dniu, nie wiem, ostatnio już jakieś kilometrów, nie wiem, 10-20, 10-15, robiłam na staminie 0. Czyli Garmin uważał, że już nie powinnam jechać. Oczywiście jechałam. A dzisiaj już daje mi większe możliwości, bo mimo że już mamy przejechane 48 km chyba, no to szacowany dystans cały czas około 50-80 skacze, no i stamina 70%, także uczy się chłopak, że mamba nie odpuszcza. Nie, naprawdę jest taka, że faktycznie no wczoraj byłam na oparach. Dzisiaj przez to, że są mniejsze na strumienia, nachylenia, to jest dużo lepiej. Można sobie jechać swoim tempem, powolutku. Dobra, kończę, bo zaś się robi 10%. Och.
banany i kozy. Ha, kozy i banany pod tymi białymi płachtami. Ale więcej bananów niż kóz. Jak łowiłam bananki, tyle że w centrum miasta, także mocno uprawne, uprawowe, uprawowe rejony, uprawne, uprawowe, już bredzę. A tu małe banany, jeszcze nie urośnięte bananowce. A więc kończymy. La Aldea. Jesteśmy już w hotelu. Mieliśmy zjechać na plażę, ale chyba nie ma to już sensu. Zjedziemy sobie jutro rano na kawkę i na lody. A tymczasem będziemy się regenerować. Tam już widziałam, że śniadanie na nas czeka. Także jutro jest na bogato. Hola. Na wypasie dzisiaj.